dobra rozpoczęta. Najpierw pierwszy pociąg, totalnie na wariata. Przesiadka, bodaj chyba 2 minuty miałem na przesiadkę w Warszawie, bo się delikatnie opóźnił ten pierwszy, wskoczyłem w drugi. W drugim na ścisk, nawet nie było sensu tego upieczniać, ponieważ nawet palce nie było gdzie wciskać, tyle ludzi, tyle rowerów. Sezon się zaczął. A teraz jestem w trzecim. Kawałek filmiku nagramy. Ekipa ruszyła już z Opoczna. Bardzo fajne trójkołowe sprzęty na pace. A my tutaj bocznymi dróżkami. Piękna przyroda polska. I bardzo bojowo nastawieni na jutrzejsze testy. Coś chcemy tutaj od Dekersa dopowiedzieć? Dopowiedzieć, że jeszcze mamy 3 godziny drogi do raju. Do raju. Ale w sumie jesteśmy cały czas w tym miejscu. Wszystko dopisuje. Pogoda... Jest godzina 2:20. W nocy ma się rozumieć. Ja już padam dosłownie. Namiot już rozbity. Ja już mam przepiękne widoki na okoliczne doliny. Tutaj jest bajeczna taka hala górska. A gdzieś tam niżej spychać jeszcze jakiś imprezowiczów. A tutaj u mnie cisza, spokój. Strasznie dużo dzisiaj gadałem, dlatego jestem aż zachrypnięty. Idę spać. Jutro wam pokażę, jak to wszystko tutaj pięknie wygląda. Do zobaczyska. Cześć. No już mi się chce spać, jest godzina 4:16. Mniej więcej o 2:30 poszedłem spać. Już jest jasno, a przynajmniej robi się jasno. Ptaszki śpiewają. Ale wiecie co? To wszystko to jest nic przy tym, co wam teraz pokażę. Wygrzebujemy się stąd. Prawie jak żołnierz w okopach. I uwaga, jesteście gotowi? No to ruszamy. I co wy na to? Chodź. Powiem wam to w skrócie. Dla takich chwil człowiek żyje, idzie przez to życie. Przemierza te doliny. Pędzi przez tą codzienność. Żeby nagle od tej codzienności się móc urwać. I znaleźć się w takim miejscu i w takiej chwili jak ta. O, tutaj rzuca trochę na tych kamyczkach. No tak jak widać, nie są one małe. I rozgrzeweczka.
cześć, słuchajcie, nowy dzień się zaczął, a my jesteśmy znów gdzieś pośród jakichś górek. Zobaczcie, ten samochód wjechał w takie oto miejsce, o, żeby nie było, z tym oto kierowcą. A żeby dopowiedzieć, gdzie my jesteśmy, wystarczy przejść się tutaj dwa kroki i mamy tutaj tablicę piękną. Ruiny zamku na Wołku. Ktoś, kto kojarzy największą polską rozbójniczkę, to już wie w tym momencie, gdzie się znaleźliśmy. Nieopodal Bielska Białej. Tu właśnie na tej górze wznosiły się ruiny zamku najstraszliwszej, najbardziej okrutnej rozbójniczki naszych ziem, polskiej, naszej, na naszej krwi wyhodowanej. I tam właśnie za chwileczkę ruszymy. I już jesteśmy w ruinach zamku. Zobaczcie tylko, tu jest ściana jednego ze skrzydeł zamkowych, taka, no jak na te szczątki, które tutaj pozostały, to całkiem okazała. Jak się okazuje, tam jest nawet jakieś zagłębienie. Oficjalnie piwnice tychże ruin nie istnieją, nie zachowały się, a tu taka niespodzianka. Wow! Ale poszedł. I wjechał! Wow! Ten pierwszy, tu nie ma zmiły. Ten pan się szybko rozgrzeje. Ale w lesie chłodny, pięknie. Ty, ja jestem na dwójce i on prawie sam jedzie. No co znajdę, to możemy go osłabić jeszcze mocniej. A już tak był, ja nic nie zmieniałem. Tak, no to sobie przerzuć na jedynkę, no żeby móc wciskać jeszcze tymi nogami, żeby silnik nie zastępował pracy. Tutaj, gdzie jest przerzucanie? Wiesz co, tutaj są przerzucania. A, schowało mi się, dobrze. Tak, bo jest troszeczkę ukryte. No to jest jedynka. No i fajnie, i można obserwować. Ja teraz ustawiłem sobie na jedynkę. Wspomagania mam około 90 W na tym podjeździe. Nie wiem, ile to będzie. Około 10% może. Nie. Ale bez problemu sobie radzi. Mamy dobrą temperaturę na zewnątrz. I możemy przetestować, w jaki sposób silniki dostałem temperatury przy jakichś średnich prędkościach, no i trzeba to analizować. Sobie to taki świat, ale taki to czysta przyjemność. Słuchajcie, bo tak w ogóle to jest bodaj najgorętszy weekend w tym całym roku. Dzisiaj temperatury mogą dochodzić do 36 stopni, więc naprawdę żar się leje z nieba i jeśli sprawdzić ten sprzęt, to właśnie w takich warunkach. Idealne warunki do testu. Przystanek na trasie i masa tego typu sprzętu, zobaczcie tylko. Facik. Zastanawiamy się, to był taki pomysł. A, nie mieści się, no to robimy skrzynkę. Usiedliśmy szybko, szybko zrobiliśmy to. Trochę sprzętu na doładowaniu. Dwójeczka. I jedyneczka. Na jedyneczce też da się jechać pod górkę. Damian na manualu. A ja na wypasie. Moim zdaniem już jest bardzo blisko. 121 stopni. Ale ładny podjazd za nami. 28 stopni tutaj Celsjusza w cieniu, słuchajcie, zobaczcie. My jedziemy w cieniu drzew cały czas. To wyobraźcie sobie, co się dzieje poza tymi drzewami.
Słuchajcie, tu się żarty już skończyły. Zobaczcie tylko, jaki teren mamy do dyspozycji, jeśli chodzi o podjazdy. A z racji tego, że się zamieniamy na trasie, bo jest jeden rower tradycyjny, mój, bez żadnego wspomagania, jeden elektryk, o tak jak widać, tradycyjny, ale elektryk, i dwa dekersy, ale każdy o innej mocy silnika, o innych parametrach, to też tak przeskakujemy z jednego sprzętu na drugi, żeby każdy mógł trochę doświadczyć wszystkiego, co mamy tutaj w dyspozycji. Jak widzicie, podjazdy niemałe momentami, a sprzęt całkiem fajnie idzie. Co prawda, co pewien czas trzeba robić pauzę ze względu na grzanie się silnika. To jest do rozwiązania ta kwestia jeszcze. Jest kilka różnych sposobów na to, żeby temu poradzić jakoś. Między innymi zalanie taką substancją silnika i wówczas on się tak nie grzeje, bo w innym wypadku to po prostu raz po raz trzeba zrobić przystanek i żeby spadła temperatura silnika do określonego poziomu. Co prawda jest tu też automatyczne takie domyślne odcięcie przy pewnej temperaturze, to też działa, ale akurat my robimy w ten sposób, że co pewien czas się zatrzymujemy, trochę sobie pogadać, jakieś zdjęcie zrobić, innego typu rzeczy i w taki oto sposób akurat ta temperatura opada do właściwego poziomu i można ruszać dalej. Także tyle, fajna przygoda. No, mega.
Takie widoki. Z taką obsadą. Tylu przeżyło. Jeden padł, gdzieś tam został po drodze. Przejdziemy się kawałek razem. Trochę mi to Babią Górę przypomina. Pierwotnie podejrzewałem, że gdzieś tam na zboczach od strony Szczyrku tu mamy Skrzyczne, tą górę. Tam w dole jest Szczyrk i właśnie z rzutem na tamte piękne wzgórze będę sobie biwakował gdzieś pośród totalnej dziczy. Oko, dobra. Się dobra. Dzień dobry, jesteśmy na Klimczoku, jest dzisiaj 20 czerwca, tak, dzisiaj jest 20 czerwca, jest niedziela. To jest piękna grupa. Proszę Państwa, to jest grupa, która tutaj mamy Basię, mamy Zbyszka, wracamy, właściwie to jest drugi dzień spotkania górskiego, 12 dokładnie, imienia Hani Mieczysława Królęgowskich, także byliśmy na dole naszej dzielni. No i teraz nagrywamy, tak. W tych pięknych okolicznościach przyrody. Super. Dajemy radę, tak. Na tej hali. Aha, w tle. Ale widzę, że pan ma dużo różnych naklejek, to pan jeździ po Europie, tak? Tak, dokładnie. Super. Gdzie pan był? W wielu miejscach pewnie. Powiedzmy, wszystkie ościenne, Szkocja. Super. To zapraszamy za rok w Bieszczady. Będziemy robić spotkanie kolejne w Bieszczadach. Na stronie szpiczak.org, niech pan wejdzie sobie. Szpiczak.org. Tak, szpiczak.org. Nagrało się, będę tak, miał. Dokładnie. Super, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć. Tutaj chatka na Klimczoku. Przeczytam wam jeden tekst. Jeśli zew gór cię nie woła, to jesteś stara pierdoła. Dobry. No mnie woła bardzo. Także jeszcze nie jest tak źle z tą pierdołą. O! Troszkę się odsłoniły panoramy. Fajnie się zjeżdża, mimo że czasami rzuca tym rowerem na prawo i lewo. Zgubiłem jedną śrubę od tylnego bagażnika. Już sobie naprawiłem. Wiecie czym? Oczywiście, że szybko z łączką. Także jadę dalej. Bagażnik jest, spróbuję to pokazać. O! Naprawiony na szybko złączkę, no i co? Najważniejsze, że działa.
No ja już chyba z połowy góry zjechałem. Lecę dalej, na razie. No i już w Bielsku Białej. Przystanek, no gdzież by inaczej, pod zamkiem. Jest spiekota niewyobrażalna. Lecę na stację. Zobaczę, czy coś jeszcze wymyślę po drodze, czy będę gonił do domu. Tak czy inaczej, fajna przygoda za mną.